Siemanko, Cenzor z tej strony. Słuchajcie, serdecznie was wszystkich pozdrawiam oczywiście. No i chciałbym powiedzieć na temat tej sytuacji, która teraz jest. Mianowicie mamy nieciekawą sytuację, bardzo nieciekawą sytuację. Ten niejaki Kosiniak-Kamyszka zadeklarował de facto, że wejdziemy do wojny. Zadeklarował to. Oczywiście polskie media to przemilczały, ale to jest przed Unią Europejską oficjalnie zadeklarował, że my wejdziemy do wojny. Cały czas to potwierdza. Dzisiejsza jego postawa w Sejmie, jego wypowiedź buńczuczna, zaczepna, agresywna, potwierdza to wszystko. Dlatego tacy ludzie jak ja i moi znajomi, pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy o tym mówią, mają usuwane filmy lub usuwane konta, żeby o tym nie było, żeby była cisza, żeby podać na tacy coś innego temu Polakowi, Szarakowi, zjadaczowi tego upadlińskiego chleba z ziaren tych chemicznie, nie wiem, tam moczonych w czymś, nie wiem. Tak to wygląda, niestety, moi mili. Pchają nas. Te wszystkie moje zapowiedzi ponad rok temu sprawdzają się co do joty. Tak samo jak wszystko, co mówiłem w okresie pandemii i byłem blokowany przez cały okres na fejsie. Wszystko się sprawdziło co do joty. I mamy tutaj podżegacza numer jeden wojennego, który aż kipi. Kipi, rządzą zemsty. Nie wiem za co. Co mu tam ktoś zrobił z tamtej strony. Ale po prostu to jest, kurwa, człowiek, który jest żądny krwi. Ale ciekawe, czy on wyśle swoją rodzinę tam? Czy ma jakieś dzieci tam, wyśle kuzynów? Czy oni pójdą w pierwszej kolejności z tej miejscowości, z której on pochodzi? Ja jestem bardzo ciekawy tego wszystkiego. Niesamowite się rzeczy dzieją, naprawdę. Pora się obudzić. Ostatni dzwonek, mówię wam, ostatni dzwonek, już nie będzie nic więcej. Obstawiam, że Polski nie będzie w tym kształcie za rok, o tej porze. Zapamiętajcie te słowa. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. A, zapomniałem jeszcze jedną rzecz. To nie są czcze słowa. Prasa zachodnia, zwłaszcza niemiecka, po tych słowach rozpisuje się, że Polacy szykują się i idą do wojny. Że to... że gwarantem tego wszystkiego jest polski minister obrony, moi drodzy. Także to nie są już żarty. To nie są. Żarty się skończyły. Pozdrawiam. Aha, jeszcze jedno. Przekazuj ten filmik i wszystkie filmiki moje dalej. Udostępniaj. Dlatego, że oni wszystko robią. Skasowali mi już 16 kont. Chodzi o to, żeby nie rozwijać kont i żeby nas, Polaków, patriotów, nie było słychać, nie było widać. Ma być tylko propaganda. Tym razem jest to jawnie nazistowsko-banderowska propaganda polskiego nierządu. Pozdrawiam.